Cześć, witam cię serdecznie po długiej przerwie. Prawie zapomniałem, jak się kręci filmy. No ale troszkę mnie życie i biznes pochłonęło. Miałem bardzo ciężki przełom sezonu. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Zdecydowanie mogłem to przetestować, że mnie wzmocniły trudne doświadczenia. Zawiodłem się na wielu ludziach. Spotkałem kolejnych nieuczciwych ludzi. Też jakby no, były osoby, dzięki którym byłem w stanie to wszystko pociągnąć, bo sam bym sobie nie poradził. Co się stało? Miałem na koniec sezonu umówiono ekipę remontową do odświeżania mieszkań. W jednym mieszkaniu taki lekki remont musiałem przeprowadzić. No i ta ekipa remontowa mnie wyrolowała. Znaczy ona mnie wyrolowała. Z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony zrobiłem sobie na pewnym etapie rachunek sumienia i to ja zawaliłem, bo nie podpisałem z nimi wcześniej umowy. Wszystko było na gębę. Była też dziewczyna, która miała wynajmować w Krakowie moje pokoje. Wyjechała w najbardziej gorącym okresie, bez zapowiedzi, wtedy kiedy zaczynałem wynajmować. I sytuacja zmusiła mnie do tego, że musiałem sam przebrać się w ciuchy robocze. Tak mi się trochę sytuacja skojarzyła z Jurkiem Sempowiczem, którego bardzo pozdrawiam, bo on też jest taki człowiek orkiestra i robi wszystko, co trzeba zrobić. Ja już sobie obiecałem dawno, że nie będę takich rzeczy robił, no ale sytuacja była taka, nie inna. Nawet nagrałem jeden odcinek bloga wtedy, kiedy jechałem do Krakowa to robić. Natomiast do dzisiaj nie miałem czasu tego zmontować. No nie wiem, czy to będzie materiał taki, który się będzie jeszcze nadawał. Mamy poniedziałek, taki trochę dziwny dzień, ponieważ jadę robić rzeczy, na które totalnie nie mam ochoty. Niestety, ale czasami trzeba zrobić takie rzeczy, na które nie mamy ochoty, a które muszą być zrobione. W zasadzie miesiąc, półtorej miesiąca byłem totalnie wyrwany z życiorysu. Wstawałem rano, jechałem do Krakowa, robiłem jakieś tam fizycznie różne rzeczy. Przyjeżdżałem w nocy, półprzytomny, jeszcze jakieś szybko papierki, to co trzeba było zrobić. I tak po prostu dzień za dniem. Tak naprawdę trzy osoby, bez których bym sobie nie poradził. To jest Marcin Kuśnierz, który mi bardzo pomógł, którego pozdrawiam. I wiem, że bez niego bym sobie nie poradził. Moja żona, która no, ciężko, ale znosiła te moje ciągłe nieobecności. No i mój tata, który w pewnym momencie jakby widząc, co się ze mną dzieje, przyszedł i zaproponował, że on pojedzie ze mną, więc na jednym z mieszkań bardzo dużo roboty wykonał. Dzięki temu ja tak naprawdę jeszcze w tym wszystkim tydzień czasu dobry zaoszczędziłem. Sezon w zasadzie prawie już jest zamknięty, tam jeszcze jakiś jeden pokój został wolny. Wszystko się dobrze skończyło. Bardzo ciężki to był czas. Bardzo się cieszę, że jestem już po tym. I to jest tak jak... często ludzie się zastanawiają, czemu im się takie ciężkie rzeczy w życiu zdarzają. To wszystko jest po to, żebyśmy mogli rosnąć. Ponieważ jeśli jest łatwo, lekko i przyjemnie, to człowiek nie rośnie. Jeśli przychodzą bardzo trudne doświadczenia, to one powodują, że człowiek może urosnąć, może pójść dalej. Wiem, co zrobiłem nie tak, wiem, jak to poprawić na przyszły sezon, ale zrobiłem sobie też rachunek sumienia. Także z części aktywności moich będę rezygnował. Dzisiaj podpisałem umowę na nadzór nad remontem mieszkania, które Ewelina z Markiem kupili. Ale od tego modelu będę odchodził. Oni są inwestorami, z którymi już dłużej współpracuję, wszystko było w porządku, więc też jakby nie chcę ich zostawiać nagle bez mojej opieki, bez moich usług, które im świadczyłem. Natomiast dla nowych inwestorów kompletnie wycofuję się. Może nie kompletnie. Zmienię troszkę model działania.
podniosę ceny, ponieważ okazało się, że jednak ceny, które ja miałem, były trochę niskie, jeśli chodzi o ceny rynkowe, więc te ceny podniosę dość mocno, ale raczej nie będę się pchał do takich robót, bardziej będę wolał kogoś polecić, a sam zająć się innymi rzeczami, więcej chcę poświęcić czasu i zaangażowania na realizację własnych inwestycji, ale też dla inwestorów, ale gotowych inwestycji. Ponieważ też miałem bardzo ciężkie przeprawy z jednym z inwestorów, który próbował mnie podkopywać. Moi ludzie, mój zespół, z którym współpracuję, dostawali oferty od niego robienia usług całkowicie z pominięciem mnie. Próba takiego właśnie podkopania. Bardzo nieetyczna, bardzo nielojalna. Oczywiście on w tym nie widzi nic złego. To jest w ogóle fajnie, bo on sobie chce ją zaoszczędzić i w ogóle on jest super gościem, zajebistym i on nie wie, o co w ogóle mi chodzi. Ale to też było doświadczenie, które być może było mi potrzebne. Także będę rezygnował z takich działań bardziej, jeszcze bardziej dla siebie, na siebie. Dla innych też, ale tutaj raczej już z większym wynagrodzeniem i z ewentualnie dla tych osób, z którymi już współpracowałem, które są fajne, uczciwe, etyczne i z którymi chciałbym jeszcze podejmować współpracę. Także dzisiaj chyba na tyle. Tak myślę sobie, że jednak coś z tego materiału, który nagrałem, Wam sklecę, więcej ze szczegółów technicznych, co tam się działo, jak tam się działo. Teraz, kiedy to nagrywam, jest już fajnie, ponieważ jestem jedną nogą już gdzieś indziej. Jest sobota, dopięliśmy właśnie nadzór nad remontem. Bardzo fajny projekt, duże mieszkanie, które będziemy przerabiali na 4 kawalerki. A jutro, około południa, wylatujemy w końcu na wczasy. Żniwa u rolnika nieruchomości się skończyły, więc można będzie teraz odpocząć. Lecimy na Teneryfę, lecę z żoną, z dzieciakami. Na Teneryfie spotkamy z całą super ekipą innych inwestorów. O tym wyjeździe też Wam powiem. Jutro będę nagrywał o tym już część materiału. Także wszystko jest do przodu. Trudności pokonane i obiecuję, że wracamy z regularnym nagrywaniem odcinków, tak żebyście już więcej nie musieli czekać tak długo jak teraz. I jeszcze raz Was przepraszam za taką długą przerwę i dziękuję, że czekaliście. I wiem, że wiele osób trzymało kciuki, które już wiedziały, że tam jakieś kłopoty są. Także jesteśmy na prostej, idziemy do przodu. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!